Każdego roku w Polsce około 2,5 tysiąca dzieci czeka na adopcję. Liczba małżeństw chętnych na zaopiekowanie się dzieckiem jest spora. Często jednak na dom nie mogą liczyć dzieci starsze. Problemem jest też sama procedura adopcyjna. W Polsce w każdym województwie znajduje się przynajmniej jeden ośrodek adopcyjny. W każdym z nich dzieci czekają na nowy dom, podkreśla pedagog Monika Berek. W naszym ośrodku adopcyjnym bardzo dużo dzieci czeka na adopcję, jednak są to dzieci, które są obciążone wywiadem środowiskowym związanym z rodziną pochodzenia lub też deficytami rozwojowymi. W Polsce, jak zaznacza kierownik ośrodka adopcyjnego w Białymstoku Katarzyna Ręczyńska, jest więcej małżeństw chętnych do przyjęcia dziecka niż samych dzieci, które oczekują na taką pomoc w ośrodkach adopcyjnych. Bardzo dużo kandydatów się zgłasza w celu uzyskania takiej kwalifikacji i możliwości przysposobienia dziecka. Obserwujemy, że jest to problem coraz bardziej dotykający, ta niemożność posiadania dzieci coraz młodszych ludzi. I rzeczywiście bardzo wiele osób się zgłasza do ośrodków adopcyjnych. Problemem jest jednak fakt, że większość małżeństw chce adoptować dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia. Polacy chętnie przychodzą do ośrodków adopcyjnych, starają się o adopcję dziecka, jednak są wśród nich głównie pary, które oczekują i czują w sobie gotowość na przyjęcie dziecka młodszego. Im starsze dziecko, tym trudniej jest znaleźć dom. I tu z pomocą ma przyjść nowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zaproponowaliśmy wydłużenie tzw. urlopów rodzicielskich dla tych rodziców, którzy przysposabiają również dzieci starsze. W naszym kraju o adopcję starać się mogą małżeństwa, które spełniają następujące warunki. Zgodnie z polskim prawem wymóg jest taki, że rodzicami adopcyjnymi może być małżeństwo, rozumiane oczywiście jako związek kobiety i mężczyzny, o odpowiednich kwalifikacjach moralnych, w odpowiednim stanie też zdrowia i możliwościach materialnych zapewnienia dziecku opieki. O adopcję mogą się również starać osoby samotne, jednak w ich przypadku dziecko musi być starsze. Każda osoba lub rodzina starająca się o adopcję musi przejść serię szkoleń, a cały proces adopcyjny w niektórych przypadkach może trwać nawet 4 lata. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której rekomenduje wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie procedur. Tak, by jak najdalej jest to możliwe odformalizować ten proces, żeby skończyć z tymi piętrzącymi się, często niepotrzebnymi formalnościami, które sprawiają, że dokonanie adopcji jest trudniejsze. Te rekomendacje miały zostać przekazane do Pałacu Prezydenckiego.